Dziś porozmawiamy o sławnych osobach, które mogły się nigdy nie narodzić, gdyż ich rodzice stawali przed trudnym wyborem, czy dokonać aborcji. Zaznaczam, nie jest to materiał polityczny, przedstawiam owe historie z czysto ciekawostkowego punktu widzenia. Zapraszam. Cher, amerykańska piosenkarka, aktorka i pisarka, ma na swoim koncie Oscara, 3 Złote Globy, Emmy, Grammy, Tony oraz Złotą Palmę, uzyskaną na festiwalu filmowym w Cannes. Jest jedyną kobietą w historii, która zdobyła wszystkie te nagrody. Jest jedyną osobą w historii, która miała hit na pierwszym miejscu Billboard przez 6 dekad, począwszy od lat 60. do 2018 roku. Poza swoją działalnością muzyczną i filmową, jest znana ze swoich poglądów politycznych, filantropii, aktywizmu społecznego oraz prowadzonej profilaktyki na rzecz AIDS. Uchodzi za jedną z najważniejszych ikon społeczności LGBT. Matka przyszłej gwiazdy była w ciąży z pierwszym mężem, kierowcą ciężarówki. Para szybko się rozstała, a matka Cher była wtedy w ciąży. Do aborcji zachęcała ją jej matka. Otóż matka Cher opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z planowaną aborcją i wizytą w klinice aborcyjnej. Finalnie stwierdziła, że nie potrafi tego zrobić. Zmagając się z trudnościami finansowymi i brakiem pracy, Holt, bo tak się nazywała, umieściła na pewien czas córkę w katolickim sierocińcu. Mimo tak dramatycznej historii, Cher popiera legalizację aborcji, promuje antykoncepcję i aktywność proaborcyjną. Cristiano Ronaldo, portugalski piłkarz występujący na pozycji skrzydłowego lub napastnika we włoskim klubie Juventus oraz w reprezentacji Portugalii, który jest kapitanem. Według Forbes w 2016 i 2017 roku piłkarz był najlepiej zarabiającym i najpopularniejszym sportowcem świata. Z dorobkiem 450 goli jest najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt. W 2016 roku zdobył z Portugalią Mistrzostwo Europy, natomiast rok później brązowy medal Pucharu Konfederacji. Mama jednego z najlepszych piłkarzy na świecie wprawiła środowisko piłkarskie i nie tylko w osłupienie. Jak wyznała, gdyby lekarz nie odmówił jej aborcji, Cristiano Ronaldo w ogóle by się nie urodził. Dzięki odważnej decyzji lekarza dziś możemy podziwiać talent Cristiano Ronaldo. Piłkarz nie tylko czaruje na boisku, ale także poza nim. Ronaldo 2 razy do roku oddaje krew, a także wielokrotnie sponsorował kosztowne operacje dla dzieci, których rodzice nie byli w stanie opłacić. Sam piłkarz wiedział wcześniej o planach swojej mamy, pewnego razu poinformowała go o tym, a Ronaldo jej miał powiedzieć: widzisz, chciałaś poddać się aborcji, a ja jestem teraz osobą, która pociąga w domu za wszystkie sznurki. Bruce Dickinson, wokalista heavy metalowego zespołu Iron Maiden. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 7 miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Z kolei w 2009 roku został sklasyfikowany na 2 miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów według Roadrunner Records. Dickinson przyszedł na świat, gdy jego rodzice byli jeszcze nastolatkami. Początkowo matka próbowała usunąć ciążę, jednak aborcja nie powiodła się. Od wczesnej młodości Bruce Dickinson wychowywany był głównie przez dziadka ze strony matki. Steve Jobs, jeden z 3 założycieli, były prezes i przewodniczący rady nadzorczej Apple. Był jedną z pierwszych osób, która zauważyła potencjał tkwiący w wynalazku laboratoriów przedsiębiorstwa Xerox, czyli środowisku graficznym i myszy komputerowej, dzięki czemu sukces odniosły później komputery Macintosh oraz ich graficzny system operacyjny. Jobs był twórcą przedsiębiorstwa Next. Jego biologiczna matka zeszła w ciąży, mając 23 lata. Choć dziecko było niechciane, to kobieta zdecydowała się je urodzić i oddać do adopcji. Jobs po latach postanowił odnaleźć swoją matkę. Wynajął nawet prywatnego detektywa. Chciał jej podziękować za to, że nie usunęła ciąży, choć pojawiła się taka myśl. Poszukiwania trwały wiele lat, w końcu jednak kobieta została odnaleziona. Steve Jobs pojednał się ze swoją biologiczną matką, wybaczył jej i powiedział, że nie ma do niej żalu, bo rozumie, że było jej ciężko. Celine Dion, kanadyjska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Za działalność na rzecz ojczyzny, rozpowszechnianie języka francuskiego oraz podtrzymywanie i rozsławianie tradycji i kultury francusko-kanadyjskiej otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień. Matka Celine Dion była namawiana przez lekarzy do aborcji, mimo to do niej nie doszło. Niestety jest brak szczegółowych informacji na temat tego wydarzenia, wiadomo jednak, że kanadyjska piosenkarka przyszła na świat jako 14. dziecko w rodzinie. Martin Sheen,
amerykański aktor filmowy i telewizyjny, działacz pacyfistyczny pochodzenia irlandzkiego i hiszpańskiego, a sama historia dotyczy jego żony. Występował on w roli głównej w filmie Czas Apokalipsy. Aktor opowiedział historię swojej żony, która została poczęta w wyniku gwałtu. Aktor jest wdzięczny swojej teściowej, że nie usunęła ciąży, bo jak przyznaje, nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez swojej małżonki. Tim Tebow. Lekarze zachęcali do usunięcia ciąży również matkę gwiazdora futbolu amerykańskiego, Tima Tebowa. Grający na pozycji quarterbacka, zawodnik New York Jets jest znany ze swoich antyaborcyjnych poglądów i je na każdym kroku podkreśla. Dodatkowo wspomina, że jest wdzięczny matce za to, że wykazała się odwagą i postanowiła, że urodzi dziecko. Jack Nicholson. Amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. 12 razy nominowany do Oscara, trzykrotnie zdobył statuetkę. Powszechnie uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów w historii. Postaci grane przez niego często cechuje ekscentryczny, neurotyczny bądź psychopatyczny charakter. Aktor wielokrotnie opowiadał historię swojej matki, która zaszła w ciążę jako nastolatka. Lekarze namawiali ją do aborcji, ale kobieta nie zrobiła tego i postanowiła urodzić syna. Nicholson do dziś podkreśla, że jest wdzięczny matce za podjęcie tej decyzji. Wdzięczni powinni być też kinomani. Gdyby nie odwaga tej młodej kobiety, świat filmu byłby dużo uboższy. Melissa Auden. Kobieta jest znana właściwie z tego, że przeżyła aborcję, ale jej historia jest tak wyjątkowa, że warto ją opowiedzieć. 19-letnia wówczas mama Melisy nie chciała dokonywać aborcji, ale sądziła, że nie ma innego wyjścia. Na takie rozwiązanie naciskała w końcu cała rodzina z jej własną matką na czele. Kiedy zdecydowała się na aborcję, sądziła, że jest w 5. miesiącu ciąży. Była jednak już w 7. Melissa otrzymała zastrzyk z roztworu soli, który miał ją poparzyć od środka i sprawić, że urodzi się martwa. Kiedy pielęgniarki zobaczyły żywe dziecko, nie mogły wyjść ze zdumienia. Jedną z nich była biologiczna babcia Melisy, która kazała zostawić to, aż umrze. Na szczęście jej koleżanki nie posłuchały tej rady i zaopiekowały się maleńką dziewczynką. 3 miesiące później Melisa trafiła do kochającej chrześcijańskiej rodziny adopcyjnej. Jej biologiczna mama w trakcie aborcji otrzymała narkozę i po obudzeniu była przekonana, że wszystko poszło zgodnie z planem. Prawdę poznała dopiero po wielu latach. Andrea Bocelli. Śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem operowym na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Wszystkie jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 75 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zdobył wiele prestiżowych nagród muzycznych i filmowych. Matka włoskiego artysty w czasie ciąży miała atak wyrostka robaczkowego. Lekarze namawiali ją, by usunęła ciążę, bo dziecko może być niepełnosprawne. Kobieta postanowiła jednak urodzić. Artysta przyszedł na świat ze wrodzoną jaskrą. Wzrok stracił w wieku 12 lat po tym, jak został uderzony piłką w głowę. Dziś tenor przyznaje, że jest wdzięczny matce za to, że nie zdecydowała się na usunięcie ciąży. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jednakże proszę zachować dla siebie komentarze polityczne. Jestem ciekawy, tak wiecie, czysto teoretycznie, jak podchodzicie do tematu aborcji i jak patrzycie na to, co na ten temat promuje wschód Europy, a co na ten temat promuje zachód Europy. Ponadto zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia, na którym może kiedyś pojawi się odcinek dotyczący historii aborcji. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Trzymajcie się, cześć!